Kolimatory na broni palnej cieszą się olbrzymią popularnością wśród użytkowników. Nagraliśmy już o tym jeden film. Zapraszam, jeżeli nie widzieliście. Dzisiaj temat rozszerzamy, dlatego że mamy świetną okazję porozmawiać z praktykiem. Witam Cię, Golo. Cześć, witam Cię, witam Was. Kto nie zna Gola, jest to wieloletni strzelec, instruktor strzelectwa praktyczno-obronnego, dynamicznego, no słowem, znawca tematu, prowadzący Gunpoint TV, w tej chwili nazwa... Hybrid Tactics. Hybrid Tactics. Ja mam na imię Wojtek i witam Was na kanale Specshop.pl. Porozmawiajmy dalej o kolimatorach, tym bardziej, że ja już wiem, że Golo nie jeden kolimator użytkował, nie jeden kolimator zepsuł, nawet ma kilka kolimatorów, których zepsuć mu się nie udało. To mnie bardziej chyba jeszcze ciekawi. Zatem przejdźmy do meritum, ale może najpierw wytłumacz, Golo, proszę, w kilku słowach, co to jest w ogóle kolimator, po co się go montuje na broni, co nam on daje. Okej. Okay. Kolimator to jest celownik optoelektroniczny, czyli używamy tutaj emitera, który znajduje się w obudowie kolimatora. Ten emiter wyświetla punkt, który jest rzucany na soczewkę. I tak naprawdę my widzimy te odbicie tego punktu na soczewce i ten punkt wskazuje nam punkt, w który będzie padał pocisk na tarcie. Tak? Tylko teraz w zależności od budowy mamy kolimatory typu otwartego, kolimatory typu zamkniętego. Mamy kolimatory takie, które są do użytku bardziej rekreacyjnego, bym powiedział. Kolimatory stricte przeznaczone do strzelectwa obronnego, bojowego, z niewielkim oknem, ale bardzo wytrzymałe. I kolimatory przeznaczone do strzelectwa przede wszystkim dynamicznego, strzelectwa sportowego. One są trochę bardziej czułe na ewentualne uszkodzenia mechaniczne, ale za to mają znacznie większą soczewkę, większe możliwości, umożliwiają szybsze i dynamiczniejsze strzelanie. Zasadniczo kolimatory ułatwiają, ale też utrudniają celowanie. I dlaczego tak jest? Ułatwiają dlatego, że zamiast trzech planów skupienia wzroku mamy jeden. Czyli nie mamy, tak jak w przypadku przyrządów mechanicznych, kiedy mamy muszkę, szczerbinkę i nasz cel, który chcemy trafić, tak? W wypadku, kiedy używamy kolimatora, mamy kropkę lub inny znak celowniczy i ta kropka naturalnie pojawia się na naszym celu, czyli skupiamy wzrok nie na kropce, bo to jest błąd, tylko skupiamy wzrok na celu i na tym celu obserwujemy kropkę. Czyli szukamy punktu trafienia, w który chcemy trafić, gdzieś tam w okolicy jest ta kropka. Jeżeli nie zepsujemy pracy na języku spustowym, to jest duże prawdopodobieństwo, że tam właśnie trafimy. Jeżeli mówimy o kolimatorach, to jest plus, ale jeżeli mówimy o kolimatorach, jest też minus. Minus polega na tym, że jak widzicie, niektóre kolimatory mają bardzo niewielkie okno soczewki, tak? I jedynie w tym oknie soczewki widać ten punkcik, on się nie pojawia poza, więc jeżeli dokładnie nie ustawimy kolimatora za każdym razem powtarzalnie względem naszego oka, czyli nie wyrobimy tak zwanego indeksu, jak to się fachowo nazywa, pamięci mięśniowej, to w tym momencie tej kropki tutaj nie znajdziemy, czyli nie mamy punktu celowania i zaczyna się u niedoświadczonych strzelców, jeżeli nie mamy zapasowych mechanicznych przyrządów celowniczych, tak zwane wędkowanie pistoletem, szukanie tej kropki, żeby pojawiła się w oknie kolimatora. Jeżeli chodzi o pistolety w konfiguracji bojowej, to zawsze chcemy mieć oprócz zamontowanego celownika optoelektronicznego zapasowe przyrządy mechaniczne. Tak? Tutaj w wypadku tego Glocka, to jest 17.5 generacji, mamy zamontowanego Holosuna SCS, to jest kolimator, który jest montowany bezpośrednio na fabryczne wycięcie w Glocku. Co to oznacza? To oznacza, że nie mamy żadnej płytki pośredniej, dzięki czemu ten kolimator, jak widzisz, siedzi bardzo nisko i umożliwia współdziałanie ze standardowymi przyrządami mechanicznymi. W wypadku kolimatorów, które są montowane na pistoletach bojowych, ale na płytkach takich podwyższających,
adapterach tak zwanych, to wtedy, żeby zamontować ten kolimator i żeby on współdziałał z przyrządami mechanicznymi, to musimy zastosować specjalne podwyższone przyrządy mechaniczne, tak? Albo niższe, albo wyższe, to w zależności od tego, jaka jest wysokość kolimatora i tego punktu celowniczego, jego obudowy i wszystkiego względem samego pistoletu. Jeżeli chodzi o kolimatory, to akurat SCS-a, który tutaj mamy na pistolecie, on jest trochę niezwykły. Dlatego jest niezwykły z tego względu, że on polega jedynie na zasilaniu wewnętrznym ogniwem, ładowanym energią słoneczną. Czyli nie mamy tutaj baterii wewnętrznej, którą wymieniamy w razie tego, jakby się ta bateria wyczerpała. Tutaj ta bateria wytrzymuje bardzo długo. Miałem ten kolimator na testach, mam do teraz, bardzo fajnie się z niego strzela. Jednak ma to swoje ograniczenia, tak? Tutaj mamy jedynie automatyczny tryb pracy, czyli nie możemy sobie w pełni dostosować, jak chcemy, do okoliczności, w jakich strzelamy ustawień naszego kolimatora. Na co dzień nie ma to znaczenia, ale jeżeli na przykład będziemy strzelać w zmiennych warunkach oświetlenia, albo w bardzo ostrym słońcu, albo na przykład w ciemności z użyciem latarki podwieszonej pod pistoletem, albo z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych, to wszystko już ma znaczenie, ponieważ ten znak nie zawsze idealnie nam się dopasuje do naszych wymagań. Dlatego ja jestem zwolennikiem kolimatorów, które mogę dostosować do siebie i przełączyć w tryb taki manualny ustawienia jasności kropki, tak? I teraz, jeżeli mówimy o tych kolimatorach, już przeszliśmy do kolimatorów bojowych, takich służbowych, to mamy kolimatory typu zamkniętego. To jest akurat Holosun 509T. Jeden z pierwszych kolimatorów z zamkniętym emiterem. I co nam daje zamknięty emiter? Mamy soczewkę z przodu, na którą jest rzucany punkt emitera, ale mamy też szkiełko z tyłu. To szkiełko z tyłu powoduje, że nie mamy problemu, jeżeli na przykład pada deszcz, albo jeżeli są błoto, jest cokolwiek. Nawet jeżeli ten kolimator się zabrudzi, to wystarczy sprawić, że tylna soczewka będzie czysta i nawet jeżeli przednia jest totalnie ufajdana, to jesteśmy w stanie zobaczyć punkt na celu. Dlatego, tak? Że strzelamy obuocznie. Dlatego, że strzelamy obuocznie, czyli jedno oko widzi punkt, drugie oko widzi cel i w tym momencie widzimy tak jakby cel przez punkt na celu przez lekką przesłonę. Tak? Poza tym, jeżeli jest kropla wody na takiej szybce z tyłu, to nie powoduje ona tego, że jest zdeformowany znak celowniczy. Jeżeli mamy emiter typu otwartego i na tą soczewkę, na którą pada kropka kolimatora, dostaną się krople wody, to robią nam się tam gwiezdne wojny. Po prostu nie jesteśmy w stanie zobaczyć kropki, tylko oglądamy jakieś dziwne kształty zniekształcone. Pojawia się czasami kilka kropek i jest bardzo ciężko znaleźć właściwy punkt celowania i dobrze z niego skorzystać. Jeżeli mamy mały znak celowniczy, czyli malutką kropkę, tak jak tutaj podstawą w Holosunach jest 2 moła, to nie ma z tym większego problemu, ale im większa kropka, tym większy jest problem, bo się z tego robią gwiazdy i ciężko cokolwiek z tego wyłuskać. Z tego kolimatora, nie z tego konkretnego modelu, ale egzemplarza, ale z 509T, to jest kolimator, który naprawdę mocno mnie zaskoczył. Miałem jeden z pierwszych modeli, dzięki Wam, które pojawiły się w ogóle jeszcze przed sprzedaży. I z tego kolimatora udało mi się wystrzelić dotychczas około 60 tysięcy strzałów i nie udało mi się tego kolimatora, mówiąc kolokwialnie, zamordować, tak? Ponieważ był on mrożony, był tak trochę bardzo brutalnie traktowany i jedyne, co się w nim stało, to po 50 paru tysiącach pękło szkiełko z tyłu w narożniku. Nie z przyczyn mechanicznych, tylko zmęczeniowo normalnie pękło. Po tym wydarzeniu zamroziłem go ponownie w lodówce, żeby sprawdzić, czy będzie to miało wpływ na parowanie wewnętrzne, czy będzie trzymał gaz. Nic takiego się nie wydarzyło. On dalej działał i działa do chwili obecnej. Jest delikatne naruszenie tam powierzchni. Nie rozszczelnił się. Sprawny. Nie rozszczelnił się, jest sprawny, a dzięki temu, że jest to tylko tak naprawdę osłonka z tyłu, a nie soczewka, nie wpływa to w żadnym stopniu na jego funkcjonalność. No, wielu strzelców nawet nigdy nie osiągnie w swojej karierze takiej ilości strzałów, 60 tysięcy, więc to jest naprawdę coś, z tym bardziej, że mówimy tutaj o kolimatorze, który działa na zamku, czyli tam te przeciążenia są bardzo duże, prawda? Są 60 tysięcy na AR-ze to jest zupełnie
inne odczucie dla takiego kolimatora niż 60 tysięcy powiedzmy na jakimkolwiek pistolecie z ruchomym zamkiem, gdzie ten kolimator te przeciążenia otrzymuje. Tak jeszcze pozwolę sobie wrócić troszeczkę do tego przyzwyczajania się do kolimatora, tych trudności w pracy z kolimatorem, bo właśnie ja to się tobie przyznam, że sam dopiero od tego roku zaczynam się uczyć strzelać z kolimatora na pistolecie. Od lat strzelam z karabinka z kolimatorem i miałem właśnie takie odczucie od samego początku i tak jak rozmawiałem z paroma moimi znajomymi, oni mają rzeczywiście coś bardzo podobnego, że w momencie, kiedy zamontowałem kolimator na karabinku, on mi od razu ułatwił życie. Momentalnie on mi pomagał tylko i wyłącznie, praktycznie niewiele musiałem się jakby douczyć, tak, skupić, znaczy no nie skupiałem się na tym zasadzie, od razu zamontowałem, plug and play, on mi pomaga. Natomiast w przypadku pistoletu rzeczywiście podejrzewam, że właśnie ze względu na to indeksowanie, o którym ty mówiłeś, tak, no mam pewien taki problem, że muszę, mam jakąś taką pewną barierę, którą muszę przekroczyć. To nie jest tak, że ja go zamontowałem i on mi od razu pomaga. Mam lepsze strzały, mam gorsze strzały. Rzeczywiście jak już wbiję w to takie poprawne składanie się do strzału, powtarzalne, to rzeczywiście widzę, że no strzelam szybciej, strzelam lepiej, precyzyjniej nawet. Natomiast rzeczywiście jest to pewna taka bariera, którą muszę przekroczyć, której muszę się nauczyć. Rozumiem, że to jest normalne. Tak, jest kilka różnic pomiędzy stosowaniem broni krótkiej przyrządów mechanicznych a kolimatora. Jednym jest to, o czym mówiliśmy, czyli o konieczności wyrobienia sobie tego indeksu, żeby tę kropkę czy znak celowniczy, w zależności od tego, czego używamy, zobaczyć w oknie tego kolimatora, tak? Drugą rzeczą jest to, że celując z przyrządów mechanicznych, nie widzimy tak mocno ruchu tych przyrządów na tle naszego celu, więc mamy, nawet początkujący strzelec ma mniejszą tendencję do tak zwanego zrywania strzałów, czyli zepsucia strzału z użyciem przyrządów mechanicznych niż kolimatora. Co więcej, ten problem się pogłębia im mniejszy znak celowniczy mamy. Jeżeli weźmiemy kropkę 8 moła, ona pozornie porusza się nam na celu znacznie mniej niż kropka 2 moła. Kropka 2 moła w tym momencie tańczy i biega po celu, tak? Czyli dla kogoś, kto zaczyna przygodę ze strzelectwem, z kolimatorem i jest jeszcze początkującym strzelcem, to lepiej wybrać większą kropkę, która będzie dla nas bardziej stabilna i dzięki temu nie będziemy mieli tego poczucia, że już musimy oddać strzał, kiedy ta kropka znajdzie się w pobliżu punktu, do którego chcemy dojść, w który chcemy trafić. Osobną rzeczą, o której już mówiliśmy, jest to, że kolimator wymaga tak samo stworzenia systemu strzelania, podobnie jak przyrządy mechaniczne. Z przyrządów mechanicznych, jak strzelamy, też nie strzelamy cały czas na twardym skupieniu, czyli próbując skupiać się na górnej krawędzi muszki i równać ją w szczerbinie, tak? Też musimy zbudować sobie system strzelecki, czyli mamy twarde skupienie, miękkie skupienie, na przykład i skupienie sylwetkowe, w zależności od odległości i trudności celu. I podobnie jest w wypadku kolimatora, też mamy kropkę, którą musimy sobie w jakikolwiek sposób dostosować w system. Czyli mamy fokus, czyli ten moment, kiedy chcemy tą kropkę jakby najbardziej unieruchomić na naszym celu do precyzyjnego strzelania. Tak? Mamy punkt celowniczy typu float, czyli pozwalamy jakby tej kropce pływać w rejonie tego, w tym rejonie celu, który chcemy trafić, czyli troszkę mniej precyzyjnie. Tak? I mamy flash, czyli flash to jest taki sposób celowania, że tak naprawdę reagujemy nie na samą kropkę, ale na smugę i na zmianę koloru na celu. Czyli jeżeli mamy czerwoną kropkę, patrzymy na alfę na naszej tarczy, to do oddania strzału wystarczy, że widzimy smugę czerwoną, która wjeżdża nam z strefy alfa. Tak? I to już jest moment, kiedy zaczynamy strzelać, by być szybcy i precyzyjni, żeby zachować ten balans pomiędzy szybkością i precyzją. Co więcej, nawet jeżeli za pierwszym strzałem nie zobaczymy tej kropki, to nie znaczy, że nie trafimy celu. Tak, tak jak mamy strzelanie z wykorzystaniem celowania sylwetkowego w strzelectwie dynamicznym, czyli wychodzimy na bardzo bliski cel, widząc na środku alfy, czyli tej strefy, w którą chcemy trafić nasz cel, jedynie zarys zamka pistoletu, to tak samo w wypadku użycia kolimatora są użyteczne techniki takie jak ghost ring czy gilotyna, gdzie wykorzystujemy sam korpus kolimatora do tego, żeby strzelać na tak bliskim dystansie i nie być wolniejszym względem przyrządów mechanicznych. To są już specjalistyczne techniki, które można by było omawiać tutaj dość długo i generalnie przeznaczone są bardziej na dedykowane kursy już, które są prowadzone z użyciem jak najskuteczniej wykorzystać pistolet i strzelać z pistoletu z użyciem kolimatora.
No dobra, poniekąd odpowiedziałeś mi na to pytanie, natomiast chciałbym jeszcze, żebyś rozwinął, jakie punkty celowania najbardziej polecasz. To znaczy, czy to mają być koniecznie kropki, czy to mają być kropki w okręgu, same okręgi? Jeżeli kropka, to czy to ma być właśnie 2, 3 moa, 6, 8 moa? Okej, w zależności od tego, czym się interesujesz, jeżeli chodzi o strzelectwo pistoletowe, to im mniejsza kropka, tym większą precyzję uzyskasz. Mhm. Więc ktoś, kto interesuje się takim pistoletowym strzelectwem tarczowym, chce mieć jak najmniejszą kropkę. I w tym wypadku kropka 2 moła holosuna jest do tego idealna, żeby uzyskać tą precyzję, bawić się w strzelanie z pistoletu, nie wiem, na 50, 100, 150, 200 metrów, bo tu jest ważna rzecz, o której musimy powiedzieć, że wykorzystanie przyrządów optoelektronicznych na broni krótkiej tak naprawdę przesunęło granice użytecznego strzelania tą bronią w kosmos. Tak? Dotychczas, zanim były przyrządy mechaniczne, to mówiło się o dystansach bojowych 15 metrów tak, do użycia pistoletu, jeżeli mamy jeszcze broń długą i tak dalej. Tak? W strzelectwie sportowym mówiło się o 25 metrach, tak? Pojawiały się jakieś konkurencje na strzelania na 50 metrów, ale to naprawdę był ten dystans, gdzie już tak ta celność i szybkość strzelania spadały. Mając optoelektronikę strzela się na 50 metrów, jak z mechanicznych przyrządów na 25. Więc naprawdę jest tu zwielokrotnione są te możliwości strzelania z wykorzystaniem broni krótkiej. Okej, a jak się zapatrujesz na korzystanie właśnie z kolimatorów z okręgiem, czy z kółkiem, z kroką w okręgu? Powiem Ci tak, dotychczas Holosun miał dość ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o zastosowanie swoich kolimatorów w sporcie. Te kolimatory Holosuna, które pojawiały się na rynku jeszcze do niedawna, były z przeznaczeniem do strzelania albo takiego typowo rekreacyjnego, jak na przykład mamy serię 507C, tak, z korpusem wykonanym z aluminium, czy jeżeli mówimy o bodajże modelu 407C, który ma tylko samą kropkę, więc jest jeszcze bardziej ekonomiczny. To są świetne kolimatory do tego, żeby wejść w świat kolimatorów. Okay. Czyli zacząć przygodę, strzelać z kropką, nie wydawać kolosalnych pieniędzy, a jednocześnie mieć kolimator, który jest wytrzymały, bo tu sobie musimy powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, że niestety jest masa kolimatorów na rynku, które umierają szybciej niż zdążymy przykręcić śruby na pistolecie. Nie? Jeżeli chodzi o holosuny, to naprawdę mogę tutaj polecić te celowniki, używam ich od lat i bardzo niewiele miałem sytuacji, żeby cokolwiek w tych celownikach się zepsuło. Naprawdę są bardzo wytrzymałe, bardzo fajne. Jeżeli mówimy o większości kolimatorów, czy to zamkniętych, czy otwartych holosuna, mamy tutaj znak celowniczy, gdzie mamy kropkę 2 moła i okrąg 32 moła. I zazwyczaj możemy wybrać albo samą kropkę, albo okrąg, albo kropkę z okręgiem. Jeżeli mówimy o samej kropce, to tak jak powiedziałem, jest to taki znak celowniczy do strzelania precyzyjnego, nie za bardzo do strzelania dynamicznego, bo jest trochę za wolny. Tak? Fajnie, że te kolimatory jeszcze mają wersję tam strzelania z wykorzystaniem celowników noktowizyjnych, znaczy gogli noktowizyjnych założonych i tak dalej, więc dla służb mundurowych jest to bomba. Natomiast dla mnie kropka z okręgiem 32 moła powoduje, że za bardzo zaangażuje to mój wzrok. To znaczy za mało widzę celu, a za dużo widzę znaku celowniczego. To mi przeszkadza przy dynamicznym strzelaniu. Strzelałem w takiej konfiguracji, da się to zrobić, ale jeżeli naprawdę chcesz mieć zarówno bardzo dobrą koncentrację na swoim celu, jak i skuteczność szybkiego, dynamicznego strzelania, to okrąg z kropką w środku się dla mnie sprawdza. Sprawdzałem rozwiązanie, tak jak mówisz, samego okręgu. Sam okrąg 32 moła do pewnych zastosowań jest bardzo fajny, do pewnych zastosowań już się nie nadaje. Czyli na przykład, jeżeli chcesz sobie postrzelać dynamicznie na jakiś, nie wiem, build drilla i inne takie ćwiczenia, które są na dość bliskim dystansie i do dużego celu, to jak najbardziej okręgiem 32 moła sobie poradzisz. Co więcej, okręg 32 moła mniej więcej odpowiada strefie alfa celu IDPA na 25 metrach, więc strzelając za 25 metrów, okrąg 32 moła, jak go dasz na środek tego celu, idealnie wyznacza Ci strefę środka tarczy IDPA, więc jesteś w stanie strzelić idealne grupy celując tak horrendalnie dużym znakiem, co zresztą pokazywałem wielokrotnie, są filmiki nawet na moim kanale na YouTube z tego, kiedy robię grupę wielkości pięści na 25 metrów celując i to szybko strzelając w miarę celując samym okręgiem 32 moła. Też jest bardzo fajny do steel challenge, czyli do zawodów, gdzie strzelamy na blachach, ponieważ blaszka najtrudniejsza w zasadzie w całym steel challenge'u, czyli blacha 10-calowa w
to, że pendulum na odległości 16,5 metra jest dokładnie mniej więcej wielkości okręgu 32 moa. Czyli dalej jeszcze nie mamy większego znaku celowniczego niż sam cel i jesteśmy w stanie bardzo fajnie przenosić celu na cel. Ale jeżeli na przykład już mówimy o zastosowaniu w dynamice innej, takiej jak IPS-e, gdzie mamy strzelectwo dynamiczne, gdzie mamy cele na przykład zakryte celem typu no-shoot, czyli celem, do którego nie możemy strzelać, gdzie mamy cele poruszające się reaktywne, typu Mickey Mouse, czyli takie płytki odpadające z kiwaka, który się porusza, to ten znak już jest za duży, jeżeli ten cel jest na większym dystansie, żebyśmy byli w stanie go skutecznie trafić, ponieważ ten znak jest większy niż cały cel, który chcemy trafić. Jest duży margines błędu, w którym miejscu tego okręgu znajduje się płytka i gdzie by była kropka. Tak, tak? Natomiast to zmieniło się w momencie, kiedy na rynku pojawił się ten celownik, czyli Holosun 507 Competition. Dlaczego? Dlatego się zmienił, że mamy tutaj zupełnie inny znak celowniczy. W tym kolimatorze mamy okrąg 20 MOA i ten okrąg 20 MOA daje nam bardzo dużo. Po pierwsze, dzięki temu, że mamy okrąg i nie mamy kropki w środku, to naturalnie celujemy, skupiając nasz wzrok punktowo na celu, czyli tak jak to musimy zrobić, żeby trafić tam, gdzie chcemy trafić. Tak? Okay. Tutaj nie tak jak w wypadku kropki patrzymy w punkt na celu i zbliżamy kropkę, żeby oddać strzał, tylko patrzymy w punkt na celu i ramujemy okręgiem. Tak? Nasz mózg nie ma żadnego problemu, żeby umieścić punkt w środku okręgu. Tak? Jest to dla nas w miarę naturalne, także działa to bardzo fajnie. Natomiast ten okrąg, jako że ma tylko 20 MOA średnicy, bez problemu jest na tyle precyzyjny, że jesteśmy w stanie strzelać nawet trudne cele, takie jak cele częściowo zakryte no-shootami w IPSC, czy na przykład te nieszczęsne kiwaki Mickey Mouse'y, gdzie mamy płytki niewielkie, tam 10 cm mają wymiaru, czy średnicy, czy boku, w zależności czy kółko, czy kwadrat, i poruszają się bardzo szybko. Tutaj bez żadnego problemu można takie cele z tym trafić. Sprawdziłem to, że tak powiem, w ogniu po 2 tygodniach testów, jak otrzymałem od Was ten kolimator. Stwierdziłem, że ten znak jest na tyle ciekawy, że zabrałem go na Mistrzostwa Polski IPSC. Wystartowałem w klasie Production Optics i zmieściłem się w pierwszej 10 strzelców, jeżeli chodzi o klasę Production Optics, strzelając nie kropką tam 2 czy 8 MOA, tylko właśnie samym okręgiem 20 MOA. Nie strzeliłem żadnego misa. Jedyne co miałem, to jednego no-shoota na całe zawody, gdzie strzelaliśmy naprawdę sporo torów i kilkaset sztuk amunicji. Więc jak najbardziej jest to znak skuteczny. Jest to jak najbardziej znak skuteczny i stwierdziłem, że jest na tyle fajny, że przez najbliższy rok wszystkie zawody nim będę strzelał. Na początku byłem wolniejszy niż z kropką, ale teraz ostatnie finały pucharów Steel Challenge'a strzeliłem swoje życiówki, jeżeli chodzi o takie czasy torów na zawodach, więc też już zaczynam się z nim rozpędzać, a nie zwalniać. Świetnie, świetnie. Nie ukrywam, że pierwotnie troszeczkę mi się wydawało, że to kółko, samo kółko w kolimatorze jest troszeczkę tak już dodane przez producenta, żeby coś było, nie? Żeby było po prostu coś tam więcej, no bo skoro może być sama kropka, może być kropka w okręgu, no to dlaczego by nie ten okrąg? Ktoś w wypadku tego sportowego kolimatora, ktoś naprawdę przemyślał dokładnie rozmiar tego kółka. Tym bardziej, że to kółko nie jest pełne. I nie jest tak angażujące jak kółko 32 MOA, bo w wypadku kółka 32 MOA, czyli tego tradycyjnego znaku Holosuna, mamy kółko i mamy znaczniki na godzinie 12, 3, 6 i 9, tak? I to już samo w sobie bardzo mocno angażuje. Natomiast tutaj w wypadku tego okręgu 20 MOA, ten okręg jest niepełny, ten okrąg jest niepełny na samym dole. Czyli mamy taki znak przecięcia i po co on tam jest, nie? Tak ktoś by się zastanawiał. Na przykład jak mamy cele częściowo zakryte i wchodzimy w taki cel, to najbardziej nam chodzi na to, żeby nie było rozrzutu na boki i żeby można było wejść w alfę. I to kółko na dole umożliwia idealnie ustawienie właśnie, gdzie byłby środek tej kropki, nie mając kropki, żeby się zmieścić do tego no-shoota, a nie strzelić go. Tak? Ma to sens, tak, najbardziej. A powiedz mi, proszę, czy kolor plamki wyświetlanej robi jakąkolwiek różnicę Tobie albo Twoim kursantom? Powiem Ci, że tak. Dla mnie osobiście robi i to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, borykam się z problemem astygmatyzmu. Ten astygmatyzm jest korygowany przez soczewki, bo używam soczewek od lat kilkunastu, które korygują astygmatyzm, ale mimo wszystko w niektórych celownikach ta kropka nie jest dokładna. Holosuny taką metodą eliminacji są tymi celownikami, jednymi z tych celowników, bo jest tych producentów w zasadzie dwóch,
u których najwyraźniej widzę kropkę, pomimo nawet tej jeszcze niepełnej korekcji tego astygmatyzmu. To jest bardzo ważna rzecz. Są one przyjazne dla astygmatyków. Natomiast nie wiem, czy jest jakiś inny sposób emitowania tej kropki w wypadku czerwonego i zielonego, ale znacznie lepiej widzę znak czerwony, mając problemy z astygmatyzmem. Wyraźniej, po prostu widzę go wyraźnie jak żyleta okrąg. Natomiast z Holosuna SCS, którego też mam od Was i on jest tylko w kolorze zielonym, tak. Widzę ten okrąg rozmazany lekko. Aha, nie widzę go idealnie jak żyleta prosto i to jest dla mnie podstawowy wyznacznik, jeden z wyznaczników, dla którego stosuję wyłącznie kropki czerwone. Wiadomo, że znaki czy kropki zielone są jakby bardziej widoczne dla ludzkiego oka, bo są w tym centrum spektrum naszego wzroku, ale jest też inny powód. Kiedy strzelamy dynamicznie, szczególnie małą kropką, strzelamy często na torach, gdzie wały są obrośnięte zielenią. I jeżeli mamy ten wał obrośnięty zielenią i mamy zieloną kropkę i ona, tak jak w wypadku na przykład SCS-a, nie ma możliwości ustawienia jej na maksa, tak jakbyśmy chcieli samemu, to ta kropka potrafi znikać w zieleni i mamy za późny sygnał na celu, że ta kropka wchodzi na cel. Okay. Bo tak jeszcze kątem oka widać, jak czerwona kropka gdzieś tam szoruje po wale i wchodzi nam w cel. Jesteśmy w stanie to szybciej zauważyć. W wypadku zielonej mamy opóźniony ten sygnał i dla mnie to jest taki wyznacznik, że wolę kropki czerwone. Rozumiem, rozumiem. No ja rzeczywiście też zauważyłem, że ten zielony kolor jest wyraźniejszy, szczególnie przy właśnie jak masz możliwość regulacji. Nie? O wiele szybciej kolimator zaczyna mnie razić po oczach, jeżeli ma kolor zielony, nie? Niż czerwony. Zgadza się. Coś w tym rzeczywiście jest. Powiedz mi dalej, proszę, czy... kolimatory na pistoletach szczególnie, no bo tak jak w tym momencie kolimatory, które są wykorzystywane na broni długiej, no to już jest taka norma, nie? W tym momencie mechaniczne przyrządy celownicze często są nazywane buoys, tak? Backup iron sights, czyli one są jakby dodatkowe, awaryjne, a kolimator czy tam jakaś tam luneta jest standardem w zasadzie już w tej chwili w broni długiej. W pistoletach jeszcze nie. Czy myślisz, że w tym kierunku to tak też pójdzie, czy to jest chwilowa moda tylko? To już poszło w tym kierunku. Żyjemy w czasach, kiedy kolimator staje się w wielu przypadkach podstawowym systemem celowania z pistoletu, z broni krótkiej i to nie tylko wśród strzelców sportowych, ale także w służbach. Okay. Natomiast to stało się dosłownie w ciągu ostatnich kilku lat. Pamiętam, że jak w 2019 roku, wtedy jeszcze na Gunpoint TV, na starym kanale, sprawdzałem kolimatory. Miałem kolimatory pierwsze od Was, miałem kolimatory z innych firm i robiłem sezon kolimator na pistolecie. To były takie komentarze, że a Bayer kosztujący tyle co pistolet, to się nigdy nie przyjmie, to jest chwilowa moda. W tej chwili klasa Production Optics, Carry Optics, czy mówimy o Steel Challenge, USPSA w Stanach Zjednoczonych, IPSC w Polsce, jakichś Speed Steelach i tak dalej, to są najprężniej rozwijające się klasy, jeżeli chodzi o strzelectwo dynamiczne. Tam jest multum ludzi. Kiedyś swojego czasu było taką klasą PCC, tak? czyli te karabinki strzelające amunicją pistoletową, które weszły hucznie do strzelectwa dynamicznego. W tej chwili taką klasą są kolimatory, czyli pistolety wyposażone w kolimatory, czyli Optics Ready. W tej chwili praktycznie każdy nowy pistolet, który wychodzi z fabryki, jeżeli ma się sprzedać, to musi być fabrycznie Optics Ready. Musi być przystosowany do montowania kolimatorów, bo jeżeli ktoś zrobi tylko pistolet z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, to w zasadzie, jeżeli to jest taki pistolet ogólnego użytku, to on jest skazany na zagładę, bo umówmy się, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w pistoletach nie wymyślono niczego nowego. No poza Alienem i poza Hudsonem H9, gdzie były zupełnie inne rozwiązania techniczne, poza jakimiś ryglami wachliwymi, jak w Bretti 92FS, w Stryku czy w innych konstrukcjach, to tak naprawdę wszystko jest to samo. Albo mamy system ryglowania Browninga tradycyjny, jak w CZ-ach, albo mamy zmodyfikowany system Browninga, czyli tą prostopadłościenną komorę nabojową i wycięcie w zamku. Lufa wyżej, lufa niżej, chwyt taki, większe podcięcie, mniejsze podcięcie, ale to jest takie trochę inteligentne molekuły w proszkach, tak? Dajemy się nacinać, że to jest teraz następny Glock Killer czy coś tam killer, a tak naprawdę to jest ten sam pistolet. Dobry strzelec, pracujący aktywnie nad kontrolą odrzutu, czy będzie miał Glocka, XDM-a, czy jakiegoś innego reprezentanta tak zwanych pistoletów, jak ja to nazywam, plastików, czyli pistoletów z polimerowymi szkieletami, to nie będzie to miało znaczenia. Ma znaczenie, jeżeli przeskakujemy pomiędzy pistoletem ze szkieletem polimerowym, a coraz częściej pojawiającymi się pistoletami ze szkieletami metalowymi, czy to aluminiowymi, czy stalowymi, bo tam już masa robi swoje.
Natomiast poza tym, jeżeli nie mamy takiego potwora w ręku, to nie ma zbyt dużej różnicy. I o tym potworze chciałem Wam kilka słów powiedzieć, ponieważ jest to pistolet, który zabija kolimatory. Z tego względu, że tak naprawdę pomimo, że jest to zwykła dziewiątka, to system działania tego pistoletu, to, że mamy tak naprawdę lufę w naszej dłoni, powoduje, że działa w zasadzie tylko siła odrzutu, a nie siła podrzutu. Siły nie oszukamy, tak? Ona nie znika we wszechświecie, czyli ta cała siła jest przekierowana w stronę strzelca, czytaj, na kolimator, bo on dostaje znacznie bardziej łomot niż w wypadku normalnej dziewiątki, czyli mamy dziewiątkę, tak jakbyśmy strzelali 40 na przykład. Wiadomo, że na 40 kolimatory siadają znacznie szybciej niż na dziewiątce, tak? I tutaj właśnie kolejny plus Holosuna 507 Competition. Póki co wystrzeliłem z niego bardzo niewiele w porównaniu z tymi, o których mówiliśmy, czy 509T, gdzie jest 50 tysięcy, o tym jeszcze nie wspominaliśmy, 508, te tutaj też już mamy, tu 60, tu już 50 tysięcy przebiegów, także naprawdę kolosalne przebiegi. Ale pomimo tego, że wygrzewałem nawet ten kolimator, co elektronika najbardziej siada, nie tylko od odrzutu, ale też od temperatury, było tu już na płytce pod kolimatorem 70 stopni, to nie udało mi się go zamordować póki co. Pięknie. I ile ma w tej chwili przebiegu ten twój? Powyżej 8 tysięcy sztuk amunicji. To i tak już jest coś, nie? To już jest coś dla przeciętnego strzelca, ale dla strzelca, który praktykuje strzelectwo dynamiczne, to nie jest tak dużo, ponieważ naprawdę strzelcy z czołówki krajowej, nie mówię o zagranicznej, strzelają kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji rocznie. Więc tak naprawdę dopiero po wystrzeleniu 30-40 tysięcy będziemy wiedzieli, co ten kolimator potrafi. Nieźle, to są w ogóle jakieś wolumeny niesamowite dla mnie. Wiesz, szczerze, to ja bym nawet jakby mi po 8 tysiącach padł kolimator, to jakoś bym się wielce na niego nie obraził, bo uznałbym, że ma prawo, nie? W sumie prędzej... W zależności ile strzelasz. No tak, tak, tak. Dla mnie to prędzej to, wiesz, zużycie moich tam kości i stawów chyba jest większe w tym wypadku, patrząc na moją intensywność strzelania. Okej. No właśnie, też fajny temat poruszyłeś, tego właśnie kolimatora w strzelectwie i tego, że to nie jest właśnie chwilowa moda, mimo że wiele osób tak mówiło. Ja przyznam, że też na początku tak myślałem, bo myślałem, że to jest troszeczkę, wiesz, jak no, się widzi, nie? Patrzę się na te ceny, patrzę się na to, kurczę, kolimator to jest na karabinku, na erze, na pistolecie, jeszcze to kosztuje podwajasz, tyle. Podwajasz wartość pistoletu samym kolimatorem. No właśnie, nie? To po co, na co to komu, nie? Ale rzeczywiście, no to widać po prostu nawet na twoich filmach tam, które umieszczasz w sieci, no że naprawdę wyniki osiągasz na tych kolimatorach super i to naprawdę pomaga. Zatem domyślam się, że właśnie, powiedz mi właśnie, że przychodzi strzelec nowy, dopiero co sobie zrobił pozwolenie na broń, nie strzelał zbytnio, tak, i chce się uczyć od podstaw. I ja w sklepie słyszę często coś takiego, ja nie chcę Optics Ready, bo Optics Ready, na przykład Glock, nie? Mamy tutaj Glocka 17, klient chce sobie kupić 17, ale bez MOSa, bez możliwości podpięcia kolimatora, dlatego że on na początku chce się uczyć w ogóle tylko na muszce i szczerbince, a ten kolimator to może kiedyś. Wiesz, ja mówię to z mojego doświadczenia, jestem ciekaw, czy twoje doświadczenie będzie podobne. Ja na przykład mam dwa pistolety, obydwa bez Optics Ready. Niedawno robiłem, całe szczęście udało się, trafiłem na fajnego rusznikarza, który mi wyfrezował podcięcie na zamek, więc nie musiałem jakby kupować tego pistoletu od nowa, nie? Natomiast ja zawsze mówię to klientom, że prędzej czy później dojdziemy do tego momentu, że muszka i szczerbinka to będzie za mało i poczujemy się tak trochę w tyle, że nie idziemy z duchem czasu, że teraz już się strzela na kolimatorach, to już nie jest właśnie jakieś nowum, że warto mieć tą możliwość, nawet jak na samym początku nie musimy kupować tego kolimatora, ale dajmy sobie tą szansę, powiedzmy za rok czy za dwa lata. Słuchaj, jeżeli chcesz znać moje zdanie, to moim zdaniem zdecydowanie warto się zdecydować na pistolet Optics Ready, nawet jeżeli początkowo tego nie bierzesz pod uwagę, że będziesz strzelał z użyciem kolimatora. Ja też początkującym strzelcom radzę, żeby zaczynali od przyrządów mechanicznych, uczyć się strzelać, bo to jest, wiesz, tak trochę jak prawo jazdy w Stanach Zjednoczonych na automatyczną skrzynię biegów, tak? Że masz prawo jazdy, a tak naprawdę nie umiesz jeździć połową samochodów, które istnieją na świecie, tak? Bo nie znasz mechanicznej skrzyni biegów, sprzęgła i tak dalej. Tutaj, jak nauczysz się przyrządów mechanicznych, to jak najbardziej jest pewien progres, kiedy przejdziesz do optoelektroniki, ale nie wszyscy też tą optoelektronikę idą, bo są klasy production, standard, gdzie ludzie dalej wolą strzelać z przyrządów mechanicznych. Tak czy inaczej, na pewno warto tą płytkę tutaj mieć. Okay. Nie jest aż takie zwiększenie kosztu i bez względu na to, czy będziesz chciał tylko założyć kolimator, pożyczyć nawet od kolegi, założyć, zobaczyć jak to jest i zdejmiesz czy nie,
to taki pistolet daje ci znacznie większe możliwości niż jeżeli wybierzesz z gołym zamkiem i potem kminisz, czy sprzedać, czy wyciąć. Z tym wycinaniem fajnie, że ci się udało, ale powiem ci, jest loteria. Przynajmniej tak, u nas. Się nie, zgadza, ma, nie ma firm wielu, które robią to dobrze. Nie będę tutaj nikogo reklamował, ale znam chyba tylko jedną albo dwie, o której słyszałem, bo sam nie wycinałem, że robią to fajnie. Natomiast mam tyle kontaktu od ludzi, gdzie totalnie zepsuto im zamki w pistoletach przy próbie wycięcia, że zdecydowanie nie szedłbym w tą stronę. Jest to hazard. Jest tak, to się zgadza. To jest jakieś tam pewne ryzyko. No ja akurat z polecenia już gdzieś widziałem u tego jednego rusznikarza, jak on to zrobił, więc jakby powiedzmy nie ryzykowałem, bo wiedziałem, że zrobi to dobrze. Ale powiedz mi dalej, bo z mojego jeszcze doświadczenia, ja całe życie byłem uczony i jakby mi to weszło w krew, przeładowanie broni nachwytem, w tylnej części zamka. I tutaj mamy w tym momencie kolimator. Powiedz mi, przeładowanie o kolimator, robić, nie robić? Powiem ci tak, z jednej strony bez problemu do takich sportowych, szybkich przeładowań możesz zrobić. Z drugiej strony zależy od systemu montażowego kolimatora w konkretnej broni. Gdzie niegdzie te śrubki są naprawdę słabe i delikatne, gdzie niegdzie płytki albo śrubki z płytkami są do bani. Na przykład dla mnie do bani jest totalnie, są totalnie płytki oryginalne montażowe w Glocku, te, które dostajemy przy MOSie. To najlepiej od razu wyrzucić i do tego nie wracać, kupić porządną płytkę. Wiesz co, przepraszam, myślę, że Glock ma takie samo zdanie, dlatego że od niedawna już nie dodaje czterech płytek, tylko jedną, także coś w tym jest. W każdym razie te płytki są dla mnie totalnie no-go i mając taką płytkę założoną na Glocku, nie jak tutaj, że mamy na wycięciu bezpośrednio holosuna, który pasuje, to zdecydowanie bym się na coś takiego nie decydował, jeżeli to jest pistolet bojowy, tylko od razu poszukałbym porządnej płytki, której mogę zaufać, montażowi, który wiem, że jak przeładuję, to nie zmieni się zero, tym bardziej, że mówimy o pistoletach bojowych używanych na służbie, gdzie może zależeć od tego, czy jest zdrowie lub życie. Tak? Jeżeli mówimy o sporcie, urwie się kolimator, zmieni się punkt celowania, zepsujesz sobie dzień i stracisz punkty. Nie? Tak naprawdę możesz eksperymentować, nic ci to nie robi. Chyba, że połamiesz śruby w zamku, no to zaczyna się grubszy temat. Kilka razy rozwiercałem zamek na przykład w XDM-ie, który ma bardzo delikatny montaż i malutkie śrubki. Nie jest to fajne, jeżeli nie umiesz tego zrobić, ale jest zamek na tyle mocno hartowany, że zwykłym wiertłem do metalu można tą śrubę rozwiercić, nie uszkadzając praktycznie gwintu. To już wiedza osoby, która to robi, żeby wiedzieć, jak się takiego kłopotu pozbyć. Także tak, ale z drugiej strony, wiesz co, większość pistoletów współczesnych ma przednie wytłoczenia na zamku, tak? I to, że w sporcie używamy często przeładowania tutaj o te przednie frezy na zamku, przeszło do strzelectwa taktycznego, do strzelectwa bojowego i wiele osób, które posiada kolimatory na pistoletach, już nie robi tego, jeżeli uniemożliwia to wielkość kolimatora nakładką, czy jest to trochę nieergonomiczne, tak zwaną procą, czyli tym dawnym systemem izraelskim, tylko po prostu wchodzimy w ten sposób, że manual przerzuca się, obsługa broni przerzuca się na te przednie wycięcia w większości i zupełnie problem znika, tak? Jeżeli potrzebujemy jakiegoś awaryjnego zablokowania zamka w tylnym położeniu lub czegokolwiek innego, to wtedy jest ta sytuacja, że możemy o kolimator sobie przeładować. Nic się nie dzieje. Czasami też są takie rozwiązania, że ścierbina w pistoletach Optics Ready leci nie za kolimator, tylko przed kolimator, więc mamy dodatkowe zabezpieczenie, że nie szarpiemy samym kolimatorem, tylko ścierbiną. Ale ma to znowu swoje minusy, czyli w przyrządach mechanicznych mamy mniejszy, jeżeli chodzi o mniejszą linię celowania, krótszą linię celowania i trudno nam przerzucać trochę te skupienie wzroku, utrzymać je na muszce ze względu na to wszystko, co się tutaj dzieje, pozmieniane są te parametry. Dobra, a dalej z praktycznego punktu widzenia, tym bardziej, że tutaj te twoje liczby, o których wcześniej mówiłeś, no naprawdę dają do myślenia. Jak wygląda eksploatacja takiego kolimatora, to znaczy bieżące jakieś czynności obsługowe? Czy on wymaga jakiejś dodatkowej opieki, czy to po prostu przetarcie szybki raz na jakiś czas, żeby nie była brudna? I to powiem ci tak, generalnie nie ma większych problemów, szczególnie z holosunami. One wytrzymują, zdaniem producenta, 5 lat. I tutaj jest bardzo ważne, żeby te 5 lat te kolimatory miały szansę wytrzymać, to trzeba kupić dobrą baterię. I zdecydowanie odpadają tutaj marketówki tak zwane, made in China, które kupić można w każdym markecie przy kasie. Zdarzyło się i już dwa razy miałem taki przypadek, że włożyłem taką baterię i ona była martwa na dzień dobry, bo nie miałem możliwości kupienia żadnej innej, po prostu nie chciała działać.
Zdecydowanie, jeżeli już kupujecie, to kupujcie baterie po prostu made in Japan, oryginalne japońskie. One są znacznie wyższej jakości i te baterie są w stanie wytrzymać znacznie więcej. Natomiast nie szarżuję tutaj z tymi terminami, o których mówimy, tak? Każdy, wiadomo, producent ma jakiś swój tam marketing, który uprawia. Nie sprawdzałem nigdy tak naprawdę, ile te baterie są w stanie wytrzymać, z tego względu, że kolimatory mają mechanizmy, które wyłączają się po czasie, kiedy on jest nieużywany, więc ten kolimator i tak nie świeci tych 5 lat non-stop. Natomiast ja mam taką zasadę, że raz w roku o określonej dacie wymieniam baterie we wszystkich kolimatorach i to w zupełności wystarczy, żeby na pewno we wszystkich działały, tak? Z tych, które mówią, że tam kilka lat mają wytrzymać, raz w roku mam datę, serwis, robię to w swoje urodziny, żeby było łatwo i przyjemnie, bo to data, którą jestem w stanie jeszcze jakoś zapamiętać. I wymieniam baterie we wszystkich kolimatorach na pistoletach i wiem, że na cały kolejny sezon, zarówno treningowy, jak i startowy, mam działający sprzęt. Okej, w porządku. A przy czyszczeniu broni musimy jakoś uważać, żeby nie prysnąć gdzieś tam jakimś środkiem w ten kolimator? To znaczy, na pewno fajnie jest założyć sobie jakąś osłonkę, żeby takimi typowo żrącymi piankami, nie pryskać na powłoki, na kolimatorze, na soczewce. Są fajne środki do czyszczenia typowo soczewek, różnych producentów, nie będę tu też konkretnego podawał. Mam mniej lub bardziej ulubione, więc jeżeli ktoś sobie chce zajrzeć, to na swoich mediach tam udostępniam, co stosuję i jakie to ma wyniki. Jedno z Twoich ulubionych to mamy w ofercie, na pewno Nano Protection to widziałem. Tak, tak. Akurat jeżeli chodzi o środki do czyszczenia optyki, są bardzo fajne, bo nie są na alkoholu i jest stuprocentowa pewność, że na pewno nie uszkodzimy sobie powłok antyrefleksyjnych. Okej, czyli lepiej mimo wszystko uważać, bo rzeczywiście w przypadku solwentów, no bo rozumiem, że sam zwykły jakiś tam olej, nawet jak nam gdzieś trochę prysznie odbije się. Nie, nic się nie stanie, trzeba to po prostu zetrzeć, trzeba to usunąć, bo wiadomo, jakieś tłuste plamy zostaną, natomiast nie jest w stanie dobrych powłok na soczewce uszkodzić. Dobra. Podsumowując i bazując na Twoim doświadczeniu, ten kolimator Ci się spodobał, bo jest pewnym nowum, bo opowiadałeś o tych właśnie przede wszystkim tym okręgu. Ma ogromne okno, wiesz, to jest plus do strzelania dynamicznego. No i znak celowniczy, o którym rozmawialiśmy. Okej, czyli rozumiem, że nie odpowiesz na moje pytanie, który kolimator jest najlepszy, bo nie ma takowego. Każdy ma jakąś tam swoją specyfikę. Znaczy powiem Ci tak, jeżeli szukasz kolimatora, który wytrzyma wszystko i tu jest Twoim kryterium, to stawiałbym w kolimatory o zamkniętej obudowie, czyli albo Holosuna 509, albo EPS-a, tak? Czyli te kolimatory, czy EPS-a Kery, czyli te kolimatory, które mają zamknięty emiter, gaz obojętny w środku w obudowie, to są kolimatory, które nie będą Ci parowały przy zmianie otoczenia. Tak. To też jest ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy. Będą działały nawet jeżeli jakieś błoto czy cokolwiek dostanie się w emiter, bo nie ma możliwości, żeby się dostało. Tak? No tak. Przy otwartym kolimatorze może nam się dostać błoto bezpośrednio tutaj na punkt, z którego emiter świeci i już jest problem. Tak. Nawet soczewka może być cały czas czysta, tak? Nie mamy problemu z rozmywaniem się jakichś plamek i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mówimy o takim kolimatorze, wiadomo, że te kolimatory mają minus, minusy mają dwa. Przede wszystkim jest większa obudowa, czyli większa masa. Większa masa znaczy bardziej odczuwalny odrzut na zamku pistoletu. Chociaż tu ona jest poniekąd zbita, bo one mają obudowę tytanową, nie? Więc też zgadza one są się. dosyć lekkie mimo wszystko. Nie? Są dosyć lekkie, ale dalej tytan jest cięższy niż aluminium, tak? Więc bez względu na to, jaką mają obudowę, są na pewno bardzo wytrzymałe, to sprawdzałem. Natomiast są cięższe i tą masę mimo wszystko czuć na pistolecie. Jeżeli chcemy do takich zastosowań taktycznych, ale chcemy kolimator, który jest mimo wszystko trochę lżejszy, tańszy, a dalej nie do zamordowania, no to 508T to jest mój kolejny faworyt. To jest akurat V2, wersja jeszcze z dużymi przyciskami. Teraz w ofercie jest wersja X2, czyli z tymi przyciskami charakterystycznymi małymi Holosuna. Działa bardzo fajnie, też ponad 50 tysięcy przebiegu. Też nie udało mi się zrobić specjalnej krzywdy temu kolimatorowi, poza jakimiś tam obtarciami na zewnątrz, co bardziej ma taki charakter, powiedzmy, dekoracyjny. Natomiast kolimator bardzo fajny. Jeżeli masz albo taką pracę, że nie tarzasz się w błocie, albo nawet tarzasz się w błocie, ale masz w pełni zabudowaną kaburę level 3, że ta kolimator jest też chroniony, to nie widzę problemu, żeby nawet w rozwiązaniach na pistolecie służbowym znalazł się taki kolimator. Jeżeli myślisz o strzelaniu takim typowo rekreacyjnym, spokojnie 507 jako kolimator taki pierwszego kontaktu, czyli nie wydajemy
maks kasy na kolimator, a chcemy spróbować częściowo strzelectwa takiego praktycznie obronnego, czyli nie chcemy wielkiej soczewki ogromnej, nie mieszczącej się w niektórych kaburach. Chcemy taki niski profil kolimatora, w miarę tani. Czy wybierzemy sobie 507, czy tańszy 407, który ma jedynie kropkę, nie ma okręgu 32 moła. To jak najbardziej jest to taki kolimator dla mnie pierwszego kontaktu. Też bardzo fajnie, dużo wytrzymuje, generalnie nic się z nim nie dzieje. Natomiast jeżeli do sportu, to sorry, ale dla mnie jest tylko w ofercie Holusu na jeden kolimator i to jest 507 Competition. Dla mnie po prostu te wszystkie tutaj, jeżeli chodzi o sport, nie mają znaczenia przy tym potworze, bo naprawdę cuda z nim można zrobić. No czyli spodobał Ci się. No spodobał Ci się. Dobra, super. Myślę, że wyczerpaliśmy przynajmniej w takim ogólnym opisie temat kolimatorów. No na pistolet szczególnie, na tym się też chciałem dzisiaj skupić z Tobą, bo właśnie po pierwsze jesteś praktykiem w tym temacie, po drugie tutaj jest naprawdę troszeczkę większa filozofia, nie? Niż po prostu, wiesz, aimpoint to jedynka zamontowana na erze, no i w sumie lata wszystko, nie? Tak naprawdę tam nie ma wielkiej filozofii. Czy Holosan 500-510 na przykład, tak? Dzięki, bo objaśniłeś, myślę, naszym widzom wiele. Mi również, ja się też wielu fajnych rzeczy przy okazji od Ciebie nauczyłem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany poszerzaniem swoich umiejętności, to rozumiem, że może na Ciebie liczyć, tak? Może przyjść do Ciebie na jakieś szkolenie? To znaczy w tej chwili szkole tylko osoby z własną bronią. Okay. Czyli jeżeli ktoś chce przyjść na szkolenie, to strona hybridtactics.pl. Tam polecamy. Jest wszystko opisane. Zapraszam serdecznie. Natomiast ze względów takich mojej byłej służby szkolę tylko osoby, które posiadają pozwolenie na broń, nie w szkole ludzi pierwszego kontaktu. Rozumiem, rozumiem. No ale jak już opisaliśmy na filmie wcześniej, pozwolenie na broń palną w Polsce, no to nie jest nic trudnego, więc można trafić, to też nie jest jakieś tam zamknięte grono. No z drugiej strony, tak, wiemy gdzie iść się szkolić, a gdzie nabyć te kolimatory, no to oczywiście u nas, czyli w sklepie specshop.pl, jesteśmy importerem tej marki, dystrybutorem. Wszystkie nowości, które się pojawiają na rynku, a Holosan ma rzeczywiście tych nowości dużo, no jak sam Golo tutaj określił, chyba każda ta nowość ma sens, nie? Ten cały, każdy ten kolimator ma jakieś swoje miejsce. To nie jest tak, że jest starszy model, wchodzą nowe i tak naprawdę ten starszy model już w ogóle nie ma żadnego sensu, nie? Każdy ma jakiś swój... Nisza. Jest nisza, dokładnie. Tak, poza dokładnie. Tym każdy model ma jakąś swoją oddzielną charakterystykę i to jest fajne w Holosanie rzeczywiście, różnorodność, taka sensowna różnorodność. Zatem zapraszamy Hybrid Tactics, specshop.pl. Dzięki. A my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.